tym roku, w tym sezonie największą popularnością cieszą się odmiany znane wszystkim, bo są to sporty gali, różne sporty gali, ale głównie oczywiście gale paskowane. I oczywiście drugą odmianą jest Golden, głównie Golden Delicious Renders. Poza tym też zainteresowaniem cieszy się odmiana Muna, Legal, Empire. No już zdecydowanie mniejsze zainteresowanie jest odmianami typu Champion i dalej. Jest dużo klientów z zagranicy. Jest to Ukraina, Rumunia, Czechy, więc mieliśmy tu już parę osób na stoisku. No i oczywiście sadownicy tutaj z naszego rejonu grójecko-wareckiego. Są zainteresowani nowymi odmianami. Nowymi, nie tylko nowymi, bo mieliśmy zapytanie o licencję na odmianę Najdaret, która jest już dobrze znana dosyć długo. Są też zapytania o odmiany parchoodporne, które też mamy w naszej hodowli, ale no nie wprowadzamy jeszcze na rynek, bo to jest sprawa przyszłościowa. Myślę, że drzewka pojawią się w ofercie gdzieś za 3-4 lata. Z tego względu, że no nie są do końca jeszcze te odmiany 100% przebadane i to jeszcze musi potrwać.